Na pewno mieliśmy gigantyczną bańkę w 2020 roku, gdzie wszystko, co miało w nazwie gaming, szło do góry. Polska robi się hubem w produkcji gier. Dzisiaj o przyszłości w branży gamingowej porozmawiam z Jarosławem Kotowskim, założycielem firmy Noobs from Poland. Zapraszam! Chciałabym zacząć od tego, jaka jest ogólna obecna sytuacja na rynku akcji sektora gamingowego. Czy my już wydobyliśmy się z tak zwanej bańki gamingowej? Wiesz co, to zależy, jak zdefiniujemy bańkę. Na pewno mieliśmy gigantyczną bańkę w 2020 roku, gdzie wszystko, co miało w nazwie gaming, szło do góry. No i wiadomo, mieliśmy niestety nieudaną premierę Cyberpunka, po czym to wszystko się skończyło. 2021 rok był ciężki, a 2022, już druga połowa tego roku, wydaje mi się, że widzimy pierwsze sygnały tego, że rynek zaczyna się budzić, ale być może nie będzie tak, jak było w 2020, czyli być może nie będzie tak, że wszystko, co ma gaming w nazwie, będzie na topie, tylko inwestorzy będą szukali spółek, które są bardziej wartościowe, a myślę, że tacy już naprawdę, że tak powiem, wykwintni inwestorzy będą szukali wartościowych spółek, które są jeszcze na początku swojej drogi, gdyż te będą miały najwyższy potencjał wzrostu. Czy twoim zdaniem na dzień dzisiejszy, nagrywamy 12 sierpnia, dla widzów, którzy to będą oglądać z odtworzenia, czy rynek gamingowy się oczyścił? Na pewno się oczyszcza. Na pewno powstało strasznie dużo podmiotów, które robią to samo, albo podmiotów, które mają, nie wiem, 5 osób na pokładzie i twierdzą, że robią 10 gier. Na pewno jest miejsce na rynku dla podmiotów, które robią fajne gry w swojej jakiejś specyficznej żanrze, chcą być najlepsi w danym rodzaju gier. No ale to już zależy od inwestorów, czy będą potrafili te jakby dobre spółki wyłuskać, zobaczyć jeszcze na miarę wczesnym etapie. I oczywiście to, o co teraz zapytam, nie jest w żadnym wypadku poradą inwestycyjną, ale czy ty osobiście uważasz, że to jest dobry moment na inwestycje w polski game dev? Ja myślę, że to może być bardzo dobry moment, dlatego że pojawiło się w ostatnich, powiedzmy, tych 2 latach sporo nowych podmiotów, które albo powstały, albo pojawiły się na NewConnectie, które często mają pierwszą premierę przed sobą albo dopiero są po pierwszej premierze. Są to podmioty, które dopiero się rozkręcają. I myślę, że jest naprawdę parę interesujących podmiotów. Ja sam nawet jako osoba fizyczna inwestowałem w kilka spółek gamingowych i mam na przykład 2 inwestycje, które mi naprawdę wyszły. Akurat były to 2 inwestycje, gdzie widziałem zespół, widziałem grę, wiedziałem, że robią bardzo fajne rzeczy. Mam też kilka faili inwestycyjnych, tak się składa, że za każdym razem, gdzie była, że tak powiem, super okazja, nie było dobrego produktu, nie widziałem dobrego teamu, tylko była super okazja, bo są tanie akcje, to za każdym razem mi się nie udawało, te spółki failowały. Więc tak długo, jeżeli trzymamy się tych fundamentów, czyli że spółka potrafi budować dobry team, spółka robi gry określonego rodzaju, chce być najlepsza w grach określonego rodzaju. I to nie ma nawet znaczenia, czy są strzelanki, gry sportowe, gry strategiczne, ale jest jakaś jedna konkretna rzecz, w której ta dana spółka chce się specjalizować i nawet widać jakieś przebiśniegi po na przykład wcześniejszych premierach, że te wcześniejsze premiery cieszyły się popularnością graczy. Myślę, że są to spółki godne uwagi. Od 2020 roku nie sposób powiedzieć, że tak na dobrą sprawę coraz więcej czasu spędzamy w online, spędzamy przed komputerami. Powiedz mi, czy inwestycyjnie game dev to jest atrakcyjny segment gospodarki? Na pewno jest atrakcyjny sektor gospodarki, dlatego że jest bardzo proeksportowy. My w Noobs from Poland S.A. współpracujemy z włoskim wydawcą Five Games. No i wydaliśmy z nimi naszą pierwszą grę, Total Tank Simulator. Mieliśmy tam wyniki ze sprzedaży, mieliśmy też takie rozbicie na regiony. No i ten wydawca mówi do nas: hej, dlaczego tak dużo sztuk waszej gry sprzedało się w Polsce? 6% sprzedało się w Polsce. To znaczy, że 94% to jest eksport. Jest to z jednej strony sektor polskiej gospodarki, który jest bardzo proeksportowy, ale też sektor, który jest zaawansowany technologicznie.
No i last but not least, jest to coś, co nauczyliśmy się robić. To znaczy być może już za jakiś czas będziemy mogli bardzo jasno powiedzieć, że Niemcy są nieźli w produkcji samochodów, a Polacy są nieźli w produkcji gier komputerowych. Pewnie nikt się tego nie spodziewał, ale naprawdę polskie gry coraz częściej są na szczytach wishlist, coraz częściej Polska za granicą zaczyna kojarzyć się z grami, więc być może robi się taka nasza specjalizacja narodowa, jeżeli chodzi o gospodarkę. A jak miałbyś się cofnąć do samych początków swojej działalności, co było takim punktem zwrotnym, co zaważyło na tym, że zdecydowaliście się, bo wiem, że zakładaliście firmę we dwójkę, że rozwiniecie tą działalność i pójdziecie właśnie w tym kierunku? Co było takim krokiem milowym? Ja może powiem, jak to wyglądało z mojej perspektywy, dlatego że ja całe życie bardzo dużo grałem. Miałem tylko krótki okres w trakcie studiów, kiedy postanowiłem, że hej, muszę zająć się czymś poważniejszym w życiu niż graniem. Po studiach znowu grałem. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że skoro i tak, to jest tak duża integralna część mojego życia, to może powinienem zacząć to produkować i na tym zarabiać. I myślę, że to była świetna decyzja. Zaczynaliśmy w połowie 2016 roku od pomysłu na nasz, od pomysłu związanego z naszą grą o czołgach. No i tak od wakacji 2016 do końca października 2016 w dwie osoby robiliśmy pierwsze demo gry. Nie mieliśmy żadnej spółki, po prostu to było tak typowo partyzancko. To było naprawdę bardzo bootstrapowo zrobione na dwóch starych laptopach. I pomyśleliśmy sobie, dobra, wrzucimy to na YouTube'a, zobaczymy, czy YouTuberzy to ogrywają. Jeżeli łącznie będziemy mieli 50 tysięcy viewsów, to fajnie, coś z tego będzie. Natomiast musiałaś również wejść na naszą stronę internetową wtedy, aby zostawić maila i aby dostać właśnie linka do demo. No i myśleliśmy sobie, dobra, jeżeli kilkaset osób zostawi nam maila, to również coś z tego będzie. No i po 6 tygodniach, jak wrzuciliśmy te demo, YouTuberzy zaczęli je ogrywać, a to była inwestycja 0,0 w marketing, czyli totalny bootstrap. Zamiast 50 tysięcy viewsów, mieliśmy 7 milionów viewsów, no i zamiast kilkuset maili, mieliśmy 40 tysięcy maili. Więc doszliśmy do wniosku, hej, coś z tego będzie, pewnie jesteśmy w tym nieźli, no i powinniśmy to kontynuować jako projekt. Jak pamiętasz to wtedy, jakie towarzyszyły wam emocje, bo jest to jednak ogromna skala, małe założenia, a efekt przerósł wasze oczekiwania na pewno. Wiesz co, no może kupię porównanie, ale był ten film o Facebooku, The Social Network, i tam była taka scena, kiedy liczba użytkowników strasznie rosła. I my na przykład, jak ludzie zostawiali nam na stronie internetowej te maile, to te maile trafiały do takiego spreadsheetu Google'a, gdzie po prostu kolejne komórki zapełniały się mailami. Ja pamiętam, że w pewnym momencie dwie osoby patrzyliśmy w ten spreadsheet i on jakby zapełniał się non-stop nowymi mailami, non-stop nowymi rekordami. No i to było dla nas no, strasznie ekscytujące. Wiedzieliśmy, że coś z tego będzie, na tej podstawie zbudowaliśmy firmę, ale co jest też być może przestrogą dla wielu twórców, nowych twórców gier, że my wtedy, jak to wszystko robiliśmy, to żaden z nas nie miał żadnego doświadczenia w game devie i bardzo szybko obiliśmy się o to, że nie mieliśmy tego doświadczenia, nie wiedzieliśmy, jak od strony technicznej robi się gry. No i projekt, który miał wyjść w miarę szybko, być takim szybkim sukcesem, zaczął się przeciągać i początkowo, jak myśleliśmy, że gra zostanie wydana pod koniec 2017 roku, no to ostatecznie okazało się, że została wydana w maju 2020, więc poślizg był spory, ale że tak powiem, był to też okres, który dobrze wykorzystaliśmy, bo zaczęliśmy budować team i od tych dwóch osób do premiery urośliśmy do kilkunastu osób. Nie były to jeszcze osoby, które miały wcześniej jakieś duże doświadczenia w game devie, ale na pewno były to osoby, sporo programistów, którzy naprawdę chcieli zacząć z nami pracować. No i również w międzyczasie, w 2019 roku, nawiązaliśmy współpracę z wydawcą, z włoskim 505 Games, byliśmy ich pierwszą polską spółką, z którą nawiązali współpracę. I po wydaniu gry wydaje mi się, że przyszedł ten czas takich podsumowań. Pierwsze właśnie było podsumowanie tego typu, że ten brak doświadczenia jednak na nas ciążył. Gra była sporym sukcesem, bo w maju 2020 była wśród 20 najlepszych premier na Steamie. Była wtedy tylko jedna polska gra razem z nami w tym zestawieniu i to była Karcianka od CD Projektu.
Natomiast zaczęliśmy wtedy budować już team zbudowany z ludzi z doświadczeniem, takim solidnym doświadczeniem z game devu. Zaczęliśmy zatrudniać osoby z topowych polskich spółek, z 11bita, z CDP-u, z Techlandu. I te gry, które już teraz robimy, a niebawem, no powiedzmy tam w najbliższych iluś miesiącach, nie chcę jeszcze mówić dokładnie, bo dopiero to będzie ogłoszone za plus minus dwa tygodnie, ale w najbliższych iluś miesiącach będziemy mieli kolejną premierę. No i to już będzie gra właśnie robiona za pomocą tego bardziej doświadczonego teamu. Więc również jakby od tego totalnie startupowego momentu, gdzie byliśmy z tymi dwoma laptopami, do momentu, gdzie jesteśmy teraz, gdzie już zaczynamy wydawać kolejne gry, no była to długa, długa droga, gdzie musieliśmy się naprawdę dużo nauczyć. A ten fajny moment, o który pytałaś, no to był chyba taki, że tak powiem, moment na zachętę, tak, że z tego da się zrobić coś fajnego, ale tam jeszcze jest sporo pracy, aby faktycznie stać się z tego takim profesjonalnym studiem, które robi profesjonalne gry. Poświęciłeś przed chwilą dłuższą wypowiedź zespołowi i jego budowie i to jest też bardzo ciekawa kwestia. Jak dobierasz ludzi do Noobza, żeby budować markę globalną w game devie? No mamy akurat ten plus w Polsce, że mamy już sporo specjalistów w game devie i są to specjaliści światowego formatu. Dlatego ja na przykład jestem niesamowicie wdzięczny spółkom typu CDP, 11bit, Techland, bo to te spółki wykształciły najlepsze kadry w Polsce i to, że niektóre osoby, które tam pracowały, przychodzą do mnie i mogą teraz jakby ten swój talent używać u mnie, no to ja naprawdę chylę czoła przed zarządami tamtych spółek, że te kadry wykształciły, bo one często te kadry kształciły od zera. No i też nie ukrywajmy, Polska robi się hubem w produkcji gier, więc coraz więcej nowych osób jakby wchodzi do game devu. Mamy już ponad 100 zespołów w całej Polsce, które zajmują się game devem, więc wydaje mi się, że tych osób, które będą miały jakąś specjalistyczną wiedzę, z każdym rokiem będzie więcej. Jaka jest specjalizacja Noobs na rynku? Jaki dokładnie produkt dostarczacie graczom? My chcemy skupić się na grach strategicznych. Nasza pierwsza gra była taką grą, powiedzmy, nie do końca strategiczną, miała elementy strategii, ale miała też w sobie dużo elementów akcji. Natomiast kolejne dwie gry, nad którymi pracujemy, są to gry już dużo bardziej strategiczne. Jedna z nich jest strategiczną, heksową grą drugowojenną, coś w stylu Panzer Generala, ale z totalnie nowym podejściem. Natomiast druga gra jest grą Grand Strategy, osadzoną również w realiach II wojny światowej, gdzie gracz steruje z jednym z państw w tamtej epoce i przez sterowanie państwem rozumiem sterowanie dyplomacją, wojskiem, ekonomią tego państwa. Więc też jeżeli chodzi, może nie gatunkowo, ale epokowo, czy jeżeli chodzi o taki vibe tych naszych gier, no to my jesteśmy bardzo skupieni też na grach drugowojennych. Gdzie zatem widzisz Noobs na rynku polskim i na rynku globalnym w najbliższym czasie? W ciągu ostatnich 5 lat udało nam się urosnąć od 2 starych laptopów do studia, gdzie zespół liczy plus minus 40 osób. Jest to, tak jak mówiłem, już zespół składający się z weteranów branży. I mam nadzieję, że w najbliższych latach zbudujemy sporą spółkę, sporą, to znaczy taką, która będzie zatrudniała może 500 osób, może nawet 1000 osób, ale na pewno spółkę takich rozmiarów. A jeżeli chodzi o tę część pytania, gdzie na takiej arenie międzynarodowej się widzimy, to widzimy się jako globalny producent gier strategicznych na najwyższym poziomie i myślę, że jako Polacy możemy pokazać, że jesteśmy w stanie zbudować taką spółkę jak Paradox i robić gry takie jak Paradox i zupełnie w niczym nie ustępować grom Paradoxu. Tego Ci życzę i będę oczywiście śledzić Wasze sukcesy. Jak przygotowywałam się do naszego materiału, często przy nazwie Noobs pojawiało się nazwisko Rafała Zaorskiego i Jacka Bartosiaka. Czy możemy porozmawiać na ich temat, jaką rolę pełnią, może jaki mają wpływ na rozwój firmy? Rafał zainwestował w Noobsa w lutym, o ile dobrze pamiętam, w lutym 2022. No i w międzyczasie spółka wyemitowała też nowe akcje, które nabył Rafał, więc jest już obecnie, o ile się nie mylę, drugim największym akcjonariuszem Noobsa, co nas bardzo cieszy. Mam nadzieję, że dzięki temu, że Rafał jest tak dużym akcjonariuszem,
zostanie już z nami na dłużej i razem z nami będzie budował całkiem spore studio. Jeżeli chodzi o Jacka, to również z Jackiem Bartosiakiem współpracujemy, tworząc grę typu Grand Strategy osadzoną na początku XXI wieku. O tej grze może dzisiaj nie będę mówił, za jakiś czas będziemy się komunikowali już bardziej w szczegółach, co tam się dzieje, ale wydaje mi się, że to, czy Rafał Zaorski, czy Jacek Bartosiak z nami współpracują, jest to powoli, robi się jakaś tam walidacja Nupsrum Poland w tym sensie, że robimy się poważną spółką, która robi fajne, poważne gry i myślę, że coraz więcej osób wierzy w to, co robimy. Na co stawiacie w Nups? Na self-publishing, czyli samo wydawnictwo, czy współpracę z wydawcami? W tym momencie stawiamy na współpracę z wydawcami, w tym sensie, że nasza pierwsza gra została wydana razem z Boston 5-5 i dwie kolejne gry, o których powiedziałem, również będą z tym wydawcą wydane. Niemniej rozważamy to, aby powoli przechylać się właśnie w stronę tego modelu self-publishingowego, gdyż uważam, że już na tyle się nauczyliśmy i mamy już na tyle spory know-how, nie tylko w tworzeniu gier, ale też w marketowaniu gier, w tworzeniu społeczności wokół gry, że chyba powoli nas stać na to, abyśmy szli w ten self-publishing. Zawsze jeśli myślę o przedsiębiorczości i o jakichś działaniach biznesowych, to interesują mnie też te ciemne strony. Ciemne albo właściwie takie, które prowadzą nas do jasnych. Z jakimi przeszkodami spotykają się firmy produkujące gry? Myślę, że tych przeszkód jest naprawdę sporo, bo z jednej strony na pewno nadal mamy rynek pracownika, więc tych pracowników jest trochę ciężko pozyskiwać. Z drugiej strony, no i wiadomo, przez to płace poszły bardzo do góry, ale od strony inwestycyjnej ten rynek się popsuł, więc z jednej strony mamy presję płac, z drugiej strony jest troszeczkę ciężej kapitał inwestycyjny pozyskiwać przez te ostatnie 2 lata. Myślę, że też na rynku łatwo się naciąć na jakieś tam podmioty, które nie wiem, może coś tam obiecują i tak dalej i na jakiejś różnej maści dziwnych pośredników i myślę, że na to powinniśmy zwracać uwagę. Najważniejsze jest to, aby robić fajne produkty i najważniejsze jest to, aby robić jakby gry, w które gracze będą chcieli grać. Jarku, a z jaką największą trudnością ty spotkałeś się podczas tworzenia firmy i jak sobie z nią poradziłeś? Wiesz co, nie wiem, czy mogę powiedzieć o jednej największej trudności, bo tych trudności było naprawdę sporo. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy wydaliśmy naszą pierwszą grę i zobaczyliśmy, że główny problem jest taki, że ona jest źle zoptymalizowana, co wynikało z tego, że po prostu byliśmy mało doświadczeni i nasz brak doświadczenia z tego wyniknął, no to musieliśmy zbudować team, który będzie doświadczony. I naprawdę przekonanie tych pierwszych osób z tych głównych, dużych studiów, aby przyszły, razem z nami budowały studio, było to coś, co musieliśmy przeskoczyć. Teraz jest wiadomo łatwiej, bo ileś takich osób już mamy, te osoby często polecają kolejne osoby i ten zespół się bardzo szybko profesjonalizuje, ale wydaje mi się, że profesjonalizacja tego zespołu, a więc wyjście z tego takiego modu startupowego, gdzie po prostu robiliśmy każdym, kto był chętny do pracy, a nie ludźmi, którzy mieli jakieś konkretne doświadczenie w game devie, myślę, że ten przeskok był na pewno czymś dużym. Biorąc pod uwagę sektor gier strategicznych, konkurencja jest wysoka czy mała? Myślę, że ten sektor jest bardzo specyficzny, bo z jednej strony konkurencja jest mała. Jeżeli robimy grę Grand Strategy osadzoną w realiach II wojny światowej, to mamy tylko jedną grę na rynku zrobioną przez Paradox i to jest Hearts of Iron. Myślę, że takie studio jak Paradox jest dla nas najlepszym odnośnikiem, więc jest mało tego typu gier na rynku, ale bariera wejścia jest naprawdę duża. Ja mogę Ci powiedzieć, że jeżeli chodzi o właśnie tą grę drugowojenną, to my na pełny etat zatrudniamy 2 historyków. Do tego ja jestem fanem historii, mam w swoim gabinecie małą biblioteczkę ponad 300 książek, więc wydaje mi się, że nie każde małe studio, nawet ze względu na tą barierę jakby wiedzy historycznej, jest w stanie taką grę zrobić, ale są to też gry bardzo skomplikowane, które naprawdę wymagają sporo programistów,
I myślę, że chyba ta bariera wejścia jest czymś najbardziej specyficznym na tym rynku. Konkurencja jest nieduża, ale zrobienie dobrej gry, jakościowej gry tego typu naprawdę jest gigantycznym wysiłkiem. No właśnie chciałam Ci zadać pytanie, czy strategie to taka bezmyślna rozrywka, czy może też nauka geopolityki, ekonomii, historii? Naszym celem jest to, aby gracze mogli się z tych gier czegoś uczyć. Przykładowo gra, którą będziemy niebawem wydawali, Total Tank Generals, jest to spin-off naszej pierwszej gry. Naszym zamierzeniem było to, będzie to gra, która będzie pokazywała losy trzech głównych generałów z II wojny światowej, czyli Rommela, Żukowa oraz Pattona, aby osoba, która nawet nic nie wie o losach tych ludzi, grając w poszczególne kampanie, aby nauczyła się czegokolwiek. Czyli można by zrobić takie porównanie, że jeżeli kompletnie nic nie wiem na temat Erwina Rommela, ale obejrzę jakiś 30-40-minutowy dokument na temat tego generała, no to już coś będę wiedział. Natomiast gry często mają taką barierę, że jakby nie uczą, tylko po prostu chyba tą wiedzę muszę mieć, aby zrozumieć, co się w grze dzieje. My to chcemy odwrócić. Właśnie naszą ambicją jest to, aby osoba, która kompletnie na temat danego dowódcy nic nie słyszała, grając w naszą grę już tą wiedzę posiadła. Czyli jest to jednak bardzo ważny aspekt, że oprócz rozrywki mamy tutaj ten aspekt edukacyjny i też jakby naukę myślenia zwyczajnie w świecie. No, gry strategiczne są jakby grami opartymi o wybór. I bardzo często są to gry, gdzie gracz musi dokonać optymalnego wyboru. Myślę, że są to gry, które najbardziej przemawiają do takich najbardziej wykwintnych graczy, najbardziej wymagających graczy. No ale pewnie z tego wynika, że również one przemawiają do graczy, którzy są w stanie za te gry całkiem sporo zapłacić. Stereotypowo mawia się, że w gry grają głównie mężczyźni. A jak to jest z kobietami? Czy strategie też są dla kobiet? Czy może masz jakąś wiedzę na temat, ilu z waszych użytkowników to są kobiety? Wiesz co, no mamy taką szczątkową wiedzę, bo na przykład wiemy, jaki procent kobiet i mężczyzn ogląda naszego YouTube'a, więc tutaj cię zmartwię, bo niemal 100% to mężczyźni. I co pewnie wynika właśnie z rodzaju gier, jakie tworzymy, ale to nie znaczy, że kobiety nie są też graczami. Wszyscy chyba wiemy, czym jest taka gra jak Sims, no i tam pewnie jest to ten rodzaj gry, gdzie częściej grają kobiety niż mężczyźni. Czyli są też gry, które po prostu kobiety wybierają częściej. A strategie militarne to pewnie, tak jak powiedziałeś, jest to domena mimo wszystko mężczyzn. Jarku, bardzo Ci dziękuję za tą ilość informacji o polskim game devie, ale nie wypuszczę Cię, dopóki nie zadam Ci ostatniego pytania, z którym oczywiście musi się zmierzyć każdy mój rozmówca. Jakbyś miał przytoczyć jeden lifehack, jedną wskazówkę, która znacząco ułatwiła Ci realizację zamierzonego celu inwestycyjnego, to co by to było? Wiesz co, myślę, że powiedziałbym o sytuacji, kiedy sam inwestowałem, kasa fizyczna, spółki game dev, i takim lifehackiem na pewno było dla mnie to, że ja sam bardzo dużo gram i jest mi stosunkowo łatwo ocenić, czy dana gra jest po prostu dobrą grą, fajnym produktem, czy nie jest fajną grą i czy ludzie w tą grę będą grali. I mam, tak jak mówiłem wcześniej, dwie inwestycje, z których jestem bardzo zadowolony, zwielokrotniłem swoje inwestycje, ale w obu przypadkach miałem do czynienia z grą, którą jakbym zobaczył na Steamie, sam bym taką grę kupił. I też nie ukrywam, że jak tworzymy gry, gdzie wzorujemy się na grach paradoksów, które ja poświęciłem, na granie w te gry ja poświęciłem naprawdę setki, nie tysiące godzin i jest mi po prostu takie gry łatwiej tworzyć. Więc moim lifehackiem jest to, że sam dużo gram w gry i myślę, że potrafię dobrze ocenić, czy mamy do czynienia z dobrą, czy z słabą grą. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.